Dzień dobry. Dziś w menu dorodki ryba po grecku. Szczerze Wam przyznam już na samym początku, że jest to danie, którego nie lubiłam, nie jadłam i nie robiłam, bo mi nie smakowało w innych wersjach. Ta dzisiejsza moja wersja jest wersją lekką, nie jest taka ciężka, no i przede wszystkim jest delikatnie doprawiona. I myślę, że również ci wszyscy, którzy mówią, że nie lubią ryby po grecku, będą ją lubili, jeżeli zrobią ją z tego przepisu. Zapraszam. Zobaczcie zatem, co jest potrzebne, aby przygotować rybę po grecku. No przede wszystkim ryba, mrożone filety, takie najlepiej by było, żeby były bez ości, ryby białej, 1 kg. Polecam Wam tutaj albo dorsza, jeżeli ma być to ryba chuda, albo mintaja. Minta jest rybą troszeczkę bardziej tłustą i myślę, że tutaj bardziej się sprawdzi w tej potrawie, żeby ona nie była po prostu sucha. Co jeszcze? Warzywa, które właśnie są tym wspaniałym dodatkiem i nadają również charakterystyczny, oprócz przypraw, do których za chwilę wrócę, nadają ten charakterystyczny smak i aromat całej potrawie. To jest marchewka, kilogram, około 250 g pietruszki, 3 cebule, u mnie są to cebule czosnkowe, ale może być każda inna cebula, około 250 g selera i por. Tego pora wystarczy około 10 cm. Por bardzo rzadko występuje w przepisach na rybę po grecku, ale ja uważam, że on tutaj doskonale pasuje. Co ważne, dodatki, przyprawy, bez których nie uda się ryba po grecku, to jest oczywiście liść laurowy i ziele angielskie. Pamiętajcie, że liść laurowy i ziele angielskie nie mogą zdominować ryby, dlatego nie dodawajcie ich zbyt dużo. U mnie jest to 6 ziarenek ziela angielskiego i 4 liście laurowe. Do tego sól, 3 łyżeczki soli, 150 g przecieru pomidorowego, około 100 g mąki do podsmażenia ryby i też do podsmażenia ryby tłuszcz, taki jaki lubicie. U mnie jest to masło klarowane i są to 3 takie kopiaste łyżki masła klarowanego. Co ze składników jeszcze? Woda, w której będę dusić warzywa. No i przyda się na pewno jeszcze kilka akcesoriów. Co to będzie? No na pewno garnek. Garnek, w którym będę gotować warzywa. Patelnia, na której podsmażę rybę, bo pamiętajcie, jest to danie, które możecie jeść na zimno, bez gotowania, dlatego ryba musi być usmażona. Jakiś pojemnik, w którym poukładacie Waszą rybę, oczywiście deska do krojenia, nóż, coś do obrania warzyw. I jeśli nie macie malaksera z taką możliwością pocięcia na grube oczka, no to tarka, koniecznie z grubymi oczkami. No to wszystko. Jak widzicie, ja tutaj mam magicznie już wszystko gotowe. Zabieram się do pracy. Ponieważ filety z ryby są jeszcze mocno zmrożone, muszę im dać chwilkę, żeby odeszły, żeby się rozmroziły. W tym celu je porozkładam za chwilę na talerzach, a zabieram się za obieranie marchewki. Pamiętajcie, wybierając marchewkę, że im większy egzemplarz, tym bardziej słodka taka marchewka. Oczywiście zaczynam od odkrojenia tych elementów, które są zielone. Dlaczego to jest takie ważne, żeby je odkroić? Dlatego, że one nadają gorzki smak marchewce. Kiedy już ich nie ma, można swobodnie taką marchewkę obierać. Podobnie pietruszkę, również obieram ją bardzo cienko, w przeciwieństwie do selera. Seler ma bardzo grubą skórę i tą trzeba obcinać nożem i to dosyć grubo. Teraz kolej na cebulę. Cebulę, tą, którą wybrałam, to jest cebula czosnkowa. Ja bardzo ją lubię, jest delikatna, ale możecie użyć każdej innej, ona też się będzie nadawać. Z cebuli, jak zawsze, zdejmuję łupinę i kroję ją w takie dosyć drobne piórka. Por. Będzie mi potrzebna tylko jego część, taki kawałek około 10 cm, który, no ja polecam Wam wybrać właśnie ten środkowy, nie ten biały i nie ten zielony. Ten zielony jest dosyć twardy, tą resztę możecie zamrozić, wykorzystać potem do zupy, zrobić sałatkę. Ja wytnę takie 10 cm.
ponieważ pora wykroiłam ze środka, nie powinno w tej części być żadnych zanieczyszczeń, żadnego piasku. Ale oczywiście będę na to zwracać uwagę i też Wam polecam, zwróćcie na to uwagę podczas krojenia. A jak kroję? Najpierw przekroję go, zobaczcie, o w ten sposób, na dwie połówki, a potem na paseczki o szerokości około 0,5 cm. Jeszcze tak się przyglądam tym moim pokrojonym kawałkom, ale nie ma w nich ani trochę piasku, także nie trzeba przepłukiwać, ale Wy się naprawdę przyjrzyjcie, bo szkoda by było zepsuć całą rybę. Pokrojonego pora przekładam od razu do garnka, dlatego że on już jest gotowy do właściwie gotowania. Zostało mi teraz zetrzeć marchewkę, selera i pietruszkę. Pamiętajcie, że warzywa, marchewka, pietruszka i seler powinny być starte na tarce o grubych oczkach. Starte warzywa przekładam do garnka z porem. Przepisy, z którymi ja się spotkałam na rybę po grecku, zakładają, że teraz te warzywa, marchewkę, selera, pietruszkę i dodany przeze mnie por powinnam ze sobą przesmażyć. Ale to był ten element, który mi nie pasował w przepisach, dlatego może mi nie smakowała ryba po grecku, dlatego ja te warzywa ze sobą obgotuję. Dodatkowo one będą lżejsze, nie będą nasiąknięte tłuszczem, będą aromatyczne. No właśnie, a propos aromatu. Na tę ilość warzyw, jest ich tutaj około 1,5 kg, dodaję tylko 4 liście laurowe i 6 ziarenek ziela angielskiego i nie więcej, bo one są bardzo mocne w smaku, w aromacie i potrafią bardzo zdominować całą potrawę. A myślę, że nie o to chodzi, żebyśmy jedli smak ziela angielskiego i liści laurowych, tylko żeby był wyczuwalny jeszcze ten seler, marchewka, pietruszka, no i por. Doprawiam jedną łyżeczką soli. Ja nie lubię potraw zbyt mocno słonych, także jeżeli lubicie mocno słone potrawy, dodajcie tej soli więcej. To jest tylko moja propozycja. No i najważniejsza rzecz teraz – woda. Zalewam to wszystko gorącą wodą w ilości około 0,5 litra. Warzywa będą się ze sobą dusiły, będę je dosyć często mieszać, ale dzięki temu będą naprawdę lekkie w całej tej potrawie. W garnku naprawdę nie musi być więcej wody, wystarczy tak, żeby było jej na dnie około 2 cm. Jak widzicie, wszystkie warzywa razem z przyprawami ze sobą mieszam. Garnek stawiam na palniku i włączam na maksymalnej mocy kuchenki i przykrywam na razie pokrywką. W momencie, kiedy zacznie się to wszystko gotować, pokrywkę zdejmuję i przez około 10 minut gotuję na połowie mocy kuchenki. W międzyczasie rozmroziła się prawie całkiem ryba, ale te filety są dość duże, dlatego ja je podzielę na 3 części. Będzie to przede wszystkim wygodniejsze przy smażeniu. Przy okazji taką rybę będzie łatwiej potem podzielić na porcje, jak już ją włożycie, ułożycie w naczyniu. Ja tutaj zawsze przy okazji krojenia już rozmrożonych filetów sprawdzam, czy nie ma jakichś ości. No w moim przypadku tych ości nie było dużo. Jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o ryby mrożone, o filety. Bardzo często filety są glazurowane, czyli pokryte taką warstwą wody, to po to, żeby zabezpieczyć rybę. Weźcie to pod uwagę, kupując rybę, jeżeli jest mocno glazurowana, czasami ta glazura to jest nawet i 50% wagi ryby. Weźcie to pod uwagę, kupując rybę, aby się nie okazało, że tej ryby po roztopieniu nie będzie za mało. Pokrojone filety będę teraz obtaczać w mące. Do mąki dodaję łyżeczkę soli, dlatego że nie soliłam filetów. Już wiem, że one są delikatnie słone, dlatego też tej soli nie za dużo. Nie wiem, czy to słychać, ale ja już słyszę, że woda w garnku bulgocze, dlatego tak jak Wam mówiłam, zdejmuję pokrywkę, zmniejszam moc kuchenki do połowy, wszystko mieszam i w tej chwili jeszcze przez około 10 minut warzywa tak będę gotować. Zwróćcie uwagę, że w garnku jest naprawdę niewiele wody, ale jednak trochę jest. Ona jest oczywiście potrzebna i przyda się potem do rozprowadzenia koncentratu pomidorowego. I gotowe. Teraz rozgrzewam patelnię, ale na maksymalnej mocy palnika i przekładam na nią tłuszcz.
Jak słyszycie, w międzyczasie minęło 10 minut gotowania się warzyw w garnku. Tutaj tej wody zostało już naprawdę niewiele i o to chodzi. Bardzo dobrze, ona miała odparować. Garnek w tej chwili zdejmuję na bok, żeby już się nie gotowały warzywa. A dlaczego to takie ważne? Warzywa nie powinny być rozgotowane i zbyt miękkie. One powinny być wyczuwalne w tej całej rybie. Rybę przekładam oczywiście na tłuszcz, który jest bardzo gorący. Jak to sprawdzić, czy już się odpowiednio rozgrzał? Zobaczcie, to bardzo proste. Wystarczy wziąć taki kawałek ryby i lekko dotknąć nim tłuszczu. Jeżeli tak skwierczy, jak widzicie, to znaczy, że jest odpowiednio rozgrzany i można układać rybę. Ponieważ filety mają różną grubość, zobaczcie, te przy ogonie są bardziej cienkie, staram się smażyć razem najpierw części ogona, a potem tą grubszą część fileta. Pamiętajcie, aby zmniejszyć moc kuchenki do około połowy na smażenie. Te cieńsze filety właśnie od ogona smażę po około 2 minuty z każdej strony. Ustawiłam już czas, za chwilę będę przewracać. Natomiast te grubsze będą potrzebowały po około 3 minuty z każdej strony. Zobaczcie, po 2 minutach filety zrobiły się już takie złote i przewracam je na drugą stronę. Na talerzu kładę papierowy ręcznik, to po to, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu i ponieważ ryba już jest pięknie złota z obu stron, przekładam ją na papierowy ręcznik. I w ten sam sposób smażę kolejne filety, tym razem grubsze, także przypominam, troszeczkę dłużej, około 3 minuty z każdej strony. Wszystkie ryby już usmażyłam. Takie powolne smażenie ryb na małym ogniu bądź gazie ma na pewno jedną dużą wadę. Trwa, ale ma ogromną zaletę. Ryba na pewno nie będzie surowa w środku. Po zdjęciu ryby z patelni, na patelni został tłuszcz, zostały też fragmenty mąki, które odpadły z filetów, je usuwam. I teraz na tym samym tłuszczu będę smażyć cebulę. Przede wszystkim chciałabym zachować aromat tej ryby w cebuli. Cebulę podsmażam teraz na maksymalnej mocy kuchenki, cały czas mieszając aż do zeszklenia. Co to znaczy do zeszklenia? To znaczy cebula zeszklona jest wtedy, kiedy staje się taka półprzeźroczysta, właśnie szklista, stąd nazwa. Zobaczcie, tak wygląda zeszklona cebula. Cebula jest już gotowa i dopiero pod koniec smażenia ją solę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli posoliłabym ją wcześniej, zrobiłaby się miękka, a chciałabym, żeby była chrupiąca. Mieszam i zdejmuję już z palnika. Warzywa w garnku już wystygły na tyle, że można z nich powyjmować te aromatyczne przyprawy, charakterystyczne właśnie dla ryby po grecku, czyli liście laurowe i je naprawdę warto wyjąć, dlatego że one są twarde i byłoby nieprzyjemnie trafić na nie podczas jedzenia. Chociaż myślę, że jeżeli chodzi o ziele angielskie, byłoby to bardziej nieprzyjemne, przynajmniej dla mnie, wrażenie rozgryźć takie ziarenko. Dlatego ja je teraz usuwam. Zobaczcie, w garnku zostało trochę wody, nie jest jej wiele i bardzo dobrze, jej nie powinno być za dużo. Jeżeli będzie jej za dużo, wtedy cała nasza, ten warzywny dodatek do ryby po grecku będzie zbyt rzadki i nie pozwoli nam na utrzymanie odpowiedniej konsystencji po wykrojeniu, po wyjęciu takiej potrawy z foremki. Teraz do tych warzyw dodaję podsmażoną cebulę, do tego dokładam teraz koncentrat pomidorowy. I wszystko ze sobą mieszam, aż do równomiernego rozprowadzenia koncentratu. I proszę bardzo, gotowe. W tej chwili mogę zacząć układać warstwami na przemian warzywa i rybę. Warzywa dzielę na 3 części, a rybę na 2. I teraz na dnie układam pierwszą warstwę warzyw, na tym układam warstwę ryby. Znowu warzywa, znowu ryba. I na końcu warzywa. A teraz możecie jeszcze całość udekorować tymi liśćmi laurowymi, które wyjęliście i oczywiście zielem angielskim. I ryba po grecku jest gotowa do jedzenia.
Niektórzy jedzą ją od razu, póki jest jeszcze delikatnie ciepła, ale ja jestem zwolenniczką tego odczekania w lodówce przez noc, albo przynajmniej przez te kilka godzin. Jak wkładacie do lodówki, warto jest ją zamknąć, albo taką pokrywką, jaką ja mam, albo po prostu zwykłą folią spożywczą. Wkładam do lodówki i zobaczcie, jak ona pięknie wygląda, jak już odstoi te kilka godzin w lodówce. Myślę, że po obejrzeniu filmu jesteście już pewni, że wykonanie ryby po grecku wcale nie jest ani trudne, ani skomplikowane. Bardzo polecam Wam mój przepis, bo ryba jest lekka, nie jest taka ciężka, przez to, że marchewka nie jest smażona, no i mniejsza ilość przypraw powoduje, że jest bardzo smaczna, a nie tak mocno aromatyczna tylko od liści laurowych i ziela angielskiego. Ja życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia.